Cześć! W tym filmie będziemy testowali lornetkę firmy Kandar. Tym razem jest to lornetka o budowie optycznej dachowej i powiem Wam, że jej parametry to 12×42. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Dlaczego testujemy tą lornetkę firmy Krzakowej? Dlatego, że obejrzyjcie sobie poprzedni test firmy Kandar lornetki, którą wykonałem. To był Kandar DPSI 10×50 i Wam mówiłem, że jest to zadziwiająco dobra lornetka, mimo że jest to firmy Krzak. Jeżeli szukacie taniej, dobrej lornetki, takiej 8×50, a nie 10×50, jak pisze sprzedawca czy producent, to obejrzyjcie sobie film, który nagrałem o Kandar DPSI. I rozochocony tamtym superanckim, powiedzmy sobie, wypadem testu, mówię, dam szansę jeszcze Kandarom, może więcej modeli fajnych jest tej lornetki. A więc kupiłem 3 różne Kandary, ale będą z tego 2 filmy, bo te małe kieszonkowce to w osobnym filmie nagram łącznie. No i ten Kandar, że jest dużo inny od kieszonkowców, no to osobny film o nim nagrywamy. Dobra, opakowanie tej dachowej lornetki Kandar 12×42 wygląda totalnie randomowo. Oczywiście na nim widzicie lornetkę, jak ona wygląda, ale nie ma żadnego innego modelu, nie? Ona nie ma nazwy, ta lornetka jest taka no name, po prostu Kandar 12×42 i koniec, nie? Standardowo na początku też powiem trochę o tym, co dostajecie w dodatkach, żeby Wam smaczek rozochocić. Pasek do zawieszenia lornetki na szyję bardzo dobrej jakości, czyli szeroki. Ściereczka do czyszczenia soczewek dobrej jakości i torba do przenoszenia lornetki. Lornetkę możecie kupić w 2 kolorach. Może być ona taka oliwkowo-zielona, ciemnozielona albo ewentualnie czarna. Pasek do przenoszenia lornetki oczywiście na ramieniu lub na szyi. Bardzo dobrze jest wykonany, jest gruby. Oczywiście nie jest wodoodporny, ale jak sami widzicie, naprawdę jest estetycznie, jest dobrze wykonany. No po prostu prezentuje się bardzo fajnie. Czyli zestaw dodatków do lornetki jest ogólnie wysokiej jakości. Oczywiście też dostajecie jeszcze zaślepki do soczewek i zaślepki są gumowe i to kolejnie jest miłe zaskoczenie i to jest kolejna wysoka jakość. Wszystkie zaślepki są gumisiami gumowymi i to jest naprawdę wysoka jakość. I oczywiście zaślepki jeszcze wiszą Wam na pierścieniu na lornetce, dzięki czemu ich nie zgubicie, a te są zakładane. Ta lornetka, jak sami widzicie już po jej budowie, jest ona oczywiście dachopryzmatyczna. A można to odróżnić w lornetkach typu dachowego po tym, że te tuby są proste i nie ma takiego, powiedzmy sobie, wykrzywienia w bok jak w typach Porro. Za tą lornetkę 12×42 dałem 239 zł. Myślałem, tak jak mówiłem, po tym DPSI byłem najarany, nie? Mocno taki napalony, byłem nagrzany, jak nie wiem, mówię, kurde, kupię sobie dachowca Kandara. Skoro tamta 10×50 miała 8×50 realne i naprawdę na bak 4 niezłą optykę, to mówię, kupię sobie tego dachowca, nie dość, że dachowiec, nie dość, że gazowany, o czym zaraz jeszcze powiemy więcej, to jeszcze 12×42 to pewnie będzie takie 10×42 i będzie, wiecie, nic bardziej mylnego. Niestety Kandar znowu się okazało sprzętem gównowarty. Ale nie wiem, czy czasami jeden model Kandara, ten DPSI, nie był taki, wiecie, strzałem, złotym strzałem tej marki krzakowej i że tamtą zrobili lornetkę dobrze, a wszystkie inne są po prostu są nawet nie słowo beznadziejne, bo to by było za dużo, nie? Ale do tego dojdziemy. Dobra, za nią dałem 239 zł i oczywiście od razu Wam mówię, że no ja tego sobie nie zostawię. Większość lornetek, które kupuję do testów, to sobie zostawiam, bo ten sprzęt praktycznie nie tanieje i za rok go sprzedam pewnie drożej niż go kupiłem dzisiaj, no bo inflacja też szaleje. Ale ten odeślę do sprzedawcy, bo po prostu nie ma sensu trzymać takiego chłamu. Pracuje on Wam, od razu mówię, na bak 4. To jest oczywiście, by była zaleta. Bak 4 fajne, obejrzyjcie sobie u mnie osobny film. Różnice między BK7 a bak 4, wszystko tam rozkminicie, zobaczycie duże różnice. Czyli nie rąbują soczewki, są naprawdę o widoku okrągłym, bez zadymienia, powiedzmy sobie, bocznego. Problem w tym, że te soczewki BAK 4 są nic nie warte. W tym DPSI Kandar one były naprawdę takiej jakości, no nie, że jakieś tam nadzwyczajne, ale jak na cenę tamtej lornetki i jakość wykonania, tam były dobrej jakości i to mówiłem od razu. A tutaj są naprawdę niskiej jakości te BAK 4. Jest po prostu lipa. Kolejny problem się pojawia, niestety jeszcze większy. Miałem nadzieję, że te 12×42 okaże się 10×42, bo tam z 10 brakowało też dwóch, powiedzmy sobie, dziesiątych powiększenia.
Aha, tutaj jest jeszcze gorzej, powiem Wam. Tutaj jest realne powiększenie tej lornetki 7×42. Kurde, no niemożliwe. Lornetka 10×50 przybliża 8×50 soczewki, a ta 12×42 kandara krzaka przybliża 7×42 soczewki. Te 42 to oczywiście oznacza średnicę soczewki tylnej, czyli wejściowej obrazu. Realne przybliżenie lornetki do 7 razy. Naprawdę to jest smutne, a jeszcze smutniejsze jest to, że jakość tej optyki jest bardzo, bardzo niefajna. Pole widzenia według sprzedawcy to jest 102 metry na 1000 metrów. No way. Dlatego, że jest większe pole widzenia, ale tutaj Coco Jumbo tańca nie odwalajcie, dlatego, że oczywiście te pole większe, takie ponad 120 metrów jest z tego powodu, że powiększenie jest dużo mniejsze niż deklarowane. A zobaczcie, że to powiększenie jest 5x mniejsze niż, no nie powiem razy, bo inaczej to możecie zrozumieć, bo w lornetkach to nie chodzi o razy, więc 5x mogę tylko powiedzieć jest razy mniejsze niż x to nie jest razy, nie? Tylko 5x zabrakło względem tego, co powinno być. Także no, pole widzenia Was nie ratuje, bo jakość optyki tak jest słaba, a dodatkowo małe powiększenie, to wychodzi ogólnie kiepsko. Dobra, lornetka, jak sami widzicie, ona naprawdę prezentuje się przepięknie. Niestety, no, korpus jest przepiękny, te wykonanie całe jest superanckie. Twist up oczywiście na soczewkach, czyli możecie dostosować je do osób, które noszą okulary lub nie. No, i tak będziecie twist up wyciągali, bo niewygodnie by było od razu, gdy macie soczewkę przy oku. Całe wykonanie super lornetki, niestety na wykonaniu i dodatkach dobrej jakości się tutaj kończy. Lornetka oczywiście jest gazowana i, znaczy oczywiście tak pisze producent, że ona jest gazowana argonem, czyli żeby nie parowała wewnątrz, gdy zmiany temperatur będą jakieś duże. Czy jest gazowana, czy nie jest, to jest skandar, nie? To jest firma Krzak, której żadne parametry się z niczym nie zgadzają, a w tej przypadku dosyć mocno, więc może jest gazowana, może nie jest, ja nie wiem. Dobra, jak więc ocenić lornetkę Kandar 12×42? Powiem Wam, że w skali od 1 do 10 niestety muszę ją ocenić na cenę nie więcej niż 5. Z tego powodu, że patrząc przez tą lornetkę robi mi się niedobrze. Po prostu to nawet nie o to chodzi, że miałem dużo lornetek i jak już widzę takie pfu, jak widzę takie pfu, to powiem Wam, nawet nie z tego powodu mi się niedobrze robi, jak niska jakość obrazu jest, tylko z tego powodu, że obraz ma coś nie tak. W tej akurat lornetce, od razu Wam mówię, w moim modelu pojawiają się dwa bardzo poważne problemy, mianowicie dystorsja obrazu. Chodzi tutaj o to, że jedna soczewka przybliża mocniej, druga przybliża słabiej. Jak ją patrzycie przez ten obraz, to w końcu Wam się trochę niedobrze robi, jakbyście mieli chorobę lokomocyjną. To jest naprawdę duża wada optyczna. Drugi problem to jest lekka koma, która występuje w tej lornetce. Obejrzyjcie sobie u mnie film w ogóle o technikaliach lornetek. Nagrałem już kilka filmów. Sobie je obejrzyjcie. Jak obejrzycie te filmy o lornetkach, to będziecie po samych parametrach lornetek potrafili stwierdzić, czym dany jest produkt. Oczywiście mówię o produktach faktycznych, a nie krzakowych, gdzie opisy producentów nie mają nic z tym, co faktycznie dane lornetki prezentują. Koma się tutaj pojawia, czyli powiedzmy sobie tak łopatologicznie lekki zez. Czyli jak patrzycie na jakiś obiekt, to widzicie, że tak trochę jakby był on i troszeczkę jakby był jeszcze drugi taki sam obiekt na niego nałożony z lekkim, drobnym przesunięciem. To jest tragedia. To jest naprawdę coś, co Wam zwalić może wzrok. I w skali od 1 do 10, jakbym miał ocenić produkt, no to powiem Wam, no 5 to jest maks, co bym dał, bo podejrzewam, że może jakiś model tej samej lornetki nie miałby komy i nie miałby dystorsji może tak dużej jak ten, ale niestety nie ratuje go to i tak, bo jakość optyki te BAK 4 jest bardzo niskiej jakości. To jest po prostu szajs. Bo cóż ja biedny mogę wiedzieć, miałem około 100 lornetek różnych, więc co ja mogę wiedzieć? Jeżeli się zastanawiacie nad kupnem tej lornetki, powiem Wam, nie kupujcie. Szkoda na to kasy. To jest moje prywatne zdanie. Szkoda na to kasy. Kupcie sobie, jeżeli już chcecie tanią, dobrą lornetkę, tego Kandara DPSI, ewentualnie inne, które testowałem na kanale, o których mówiłem, że są niezłe. To naprawdę jest wydatek w błoto. I smutne jest to po części, jak widzę komentarze, niestety na Allegro kupuję lornetki, jak widzę komentarze osób, które kupiły taką czy inną lornetkę, które są beznadziejne i oni piszą super, ekstra jakość. Powiem Wam, nie, tak nie jest, jak można by sobie pomyśleć, że oni jakiś lepszy sprzęt dostali i on nie miał wad. To tak nie jest, bo ja już sam widziałem niejednokrotnie, jak moi znajomi brali moje lornetki,
a znajomych mam trochę dużo, to powiem Wam, wow! Nieraz się cieszyli, że taki dobry sprzęt jest, mimo że niektóre z tych sprzętów, które przed testami mam jeszcze, oni patrzyli, co były totalnym gównem. Po prostu ludzie, jak nie mają, po prostu wiele osób, jak nie ma dużej skali porównawczej, to bierze coś, co jest naprawdę bardzo niskiej jakości i tragicznej nawet jakości i są zadowoleni, bo myślą, że to jest nieźle, bo coś tam przybliżyło im obraz. Naprawdę ludzi, większość, którzy pisze opinie o lornetkach, które kupuje, to są ich pierwsze lornetki i oni są zachwyceni, że widzą jakiś tam dalekiego robaka z daleka, dobrze, czy twarz osoby z kilometra i są zachwyceni, a to im niszczy wzrok. I jest ogólnie często niskiej jakości. Dobra, z mojej strony to tyle na temat Kandar 12x42. Ja Wam powiem, szkoda kasy. Mimo że lornetka, dodatki, wszystko fajne, to naprawdę szkoda kasy. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się. Cześć!